Samorząd obywatelski to proces, w którym mieszkańcy miasta mogą podjąć decyzję o wydatkowaniu pewnej określonej puli pieniędzy. W naszym Kutnowskim budżecie obywatelskim ta kwota to 1 000 000 zł i o takiej kwocie decydują mieszkańcy podczas głosowania. Jaka jest maksymalna kwota projektu zgłaszanego przez mieszkańca? W tym roku wprowadziliśmy wydzieloną pulę na tak zwane małe projekty i jest to 200 tysięcy złotych. Natomiast duży projekt nie może przekroczyć kwoty 100 tysięcy złotych. Na wszystkie te projekty mamy przeznaczoną kwotę 1 000 000 zł. Ile projektów w tym roku zgłoszono? W tym roku zgłoszono 33 projekty. Kilka odpadło ze względów formalnych, także ze względów merytorycznych. Taką decyzję podjął Zespół do spraw Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do głosowania trafiło 26 projektów. I od kiedy do kiedy mieszkańcy mogą głosować na wybrany projekt z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego? Głosowanie rusza już 1 października. Głosować można będzie w tym roku przez 9 dni, od 1 października do 9. Głosować można tak jak w latach ubiegłych. Przez naszą stronę internetową budżetobywatelski.kutno.pl i także na kartach papierowych, które będą do dyspozycji przy urnach, które można sobie także pobrać i samemu wydrukować. Mieszkańcy będą wybierać spośród 26 projektów. Gdybyśmy bardzo ogólnie mogli powiedzieć, czego dotyczą te projekty? Tak jak w latach ubiegłych, projekty dotyczą różnych dziedzin życia. Można zauważyć, że jest sporo projektów, które dotyczą takiej sfery sportowej. Są to zarówno i takie, powiedziałabym, projekty inwestycyjne na wybudowanie siłowni, ale też na wydarzenia sportowe. Mamy też projekty, które dotyczą placu zabaw, projekty dotyczące remontów dróg czy chodników, a także projekty, które związane są z kulturą. Czy to zakup książek, czy zorganizowanie koncertów, czy festiwali. Panie Prezydencie, to już kolejna edycja Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak Pan na to patrzy? To był dobry pomysł? Sprawdził się ten budżet? Jest bardzo dobry pomysł, on się bardzo sprawdził, bo widać, nam to pokazuje, w jakim kierunku mamy patrzeć, co ludzie potrzebują, bo nieraz, będąc w urzędzie, to trudno jest podjąć właściwe decyzje, a tutaj takie konsultacje społeczne są bardzo dobre, a co najważniejsze, one aktywizują naszych mieszkańców, pokazują też, komu zależy na czym, to jest świetna sprawa. Jeśli chodzi o projekty, jak tu ocenić merytorycznie, czy kutnianie bardzo dobrze te projekty tworzą? Ja myślę, że ten kolejna edycja mówi na tym, że bardzo dobrze tworzą, bo one się zmieniają, prawda? W zeszłym roku było chociażby inaczej, w tym inaczej i widać, że po innych miastach, gdzie ten budżet dopiero rusza, że u nas już jest zdecydowanie lepiej, prawda? No właśnie ostatnio czytałem w lokalnej, że w Gostyninie na przykład jeszcze żaden projekt nie został zgłoszony. No więc jeżeli popatrzymy tutaj za nas, prawda, ilu chętnych promuje swoje projekty, to widać, że to jest bardzo dobre. Możemy mieć nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej tych projektów i coraz większe zainteresowanie budżetem. A czy pan prezydent ma swojego faworyta? No mam, ale nie powiem oczywiście. Tytuł naszego projektu budżetu obywatelskiego nosi nazwę Od placu zabaw do siłowni plenerowej przy ulicy Kasztanowej i Wybickiego w Kutnie. Moim i kolegi zdaniem jest to plac zabaw, który jest od dawna zaniedbany. Dzieci z okolicznych osiedli spędzają tam większość czasu wolnego w sezonie letnim, wiosennym i dlatego zgłosiliśmy projekt, aby połączyć tam pokolenia i zarówno, żeby osoby starsze, jak i w średnim wieku, jak i dzieci, mogły spędzać tam swój wolny czas. Jeżeli odniesiemy sukces, będą tam zabawki jakieś nowe, zarówno jak i stare, które zostałyby wyremontowane i znalazłyby się takie jakieś również urządzenia typu fitness, gdzie po prostu każdy mógłby znaleźć dla siebie coś do jakby to powiedzieć,
miejsce, gdzie mógłby spędzić czas po prostu. Dlatego zachęcamy do oddania głosu na projekt numer 1. Zgłosiłyśmy do Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego projekt numer 2, pod tytułem Sala Integracji Sensorycznej. Jest to sala, która ma pomóc dzieciom z zaburzeniami sensorycznymi na poprawę komfortu ich życia. W otoczeniu mamy dzieci, które mają problemy z odbieraniem bodźcowym. Denerwują je metki, nie mogą się nauczyć jazdy na rowerze, mają problemy z czytaniem i z pisaniem. I właśnie naprzeciw tym problemom wychodzimy z naszym projektem. Chcemy poprawić ich komfort życia, chcemy podnieść ich, polepszyć ich funkcjonowanie w codziennym życiu. Co jeszcze możemy zaproponować dzieciakom? Pewne zaburzenia w różnoraki sposób się przejawiają, tak? Są dzieci, które mają problemy takie szkolne, manualne, są dzieci dyslektyczne, są dzieci, które są postrzegane jako osoby nadpobudliwe, niegrzeczne, a często jest to związane z ich problemami sensorycznymi, z którymi borykają się praktycznie od początku. Metoda jest bardzo skuteczna i całościowo patrzymy wtedy na dziecko. Poprawia się funkcjonowanie zarówno w szkole, jak i w domu, relacje rówieśnicze. Wyobraźmy sobie, że wszystkie bodźce, które docierają do nas, są rozregulowane. Słyszymy za głośno, czujemy za mocno, dotyk sprawia nam ból. Wtedy każdemu chyba trudno byłoby funkcjonować. I takie są nasze dzieciaki z zaburzeniami integracji sensorycznej. I do tych dzieci kierujemy nasz projekt. Projekt nosi tytuł Siłownia plenerowa na Tarnowskiego przy szkole podstawowej numer 1 przy Orliku. Numer 6. A dlaczego akurat tam lokalizacja? Jak miałaby wyglądać ta siłownia? Dlatego tam, ponieważ urządzenia na siłowni będą też dla osób niepełnosprawnych. Szkoła podstawowa numer 1 jest szkołą integracyjną. I dlatego na Tarnowskiego, bo nie ma czegoś takiego na naszym osiedlu. Pochodzę stamtąd, tam się urodziłam, wychowałam i chcę, żeby coś było fajnego, ponieważ na Batorego jest nad Ochnią, a u nas niestety nie ma. Jesteśmy poszkodowani troszeczkę. Jest to poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności ścieżek rowerowych w Kutnie. Polega to na wybudowaniu kilku odcinków dróg rowerowych, które łączą istniejące, żeby powstała wspólna sieć ścieżek rowerowych. I dodatkowo jeszcze polega to też na poprawie istniejących ścieżek rowerowych, czyli przejazdy dla rowerzystów, odpowiednie oznakowanie, tego typu rzeczy. Jaki jest koszt? Koszt oszacowałem na 100 tysięcy złotych. Projekt numer 9 to jest Akademia Matematyki Kreatywnej, projekt numer 10 to Kreatywne Kutno. Łączy te dwa projekty kreatywność. Pierwszy jest skierowany do młodzieży, do trzeciej klasy gimnazjum i do pierwszej, drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych. I są to warsztaty skierowane do tych uczniów, łączące matematykę, kreatywność, trening, koncentrację i pamięć. Jeszcze drugi projekt to jest cykl warsztatów, w sumie 13 warsztatów, skierowanych do tak naprawdę 4 grup, do młodzieży, do osób pracujących i studentów, do osób bezrobotnych. Jeden warsztat będzie też skierowany do nauczycieli, czyli praktycznie do wszystkich mieszkańców Kutna tak naprawdę. A jaka byłaby lokalizacja tych warsztatów? Gdzie miałyby się odbywać? Pierwszy warsztat będzie odbywał się w liceum imienia Jana Kasprowicza. Natomiast warsztaty z drugiego projektu z Kreatywnego Kutna w bibliotece publicznej naszej powiatowej. Jest to sadzenie drzew w Kutnie. Chcemy żyć, drzewa muszą być. Chcemy oddychać, bo w każdym mieście jest bardzo dużo drzew. U nas w Kutnie ostatnio trochę nastąpiła lekka taka wycinka tych drzew. Jeżeli z mężem dużo spacerujemy, zauważyliśmy, że trzeba te drzewa dosadzić. Pokochaliśmy piękne drzewa, są przecież w całej Polsce, na całym świecie. Takie drzewo jak platon, czy jodła, czy świerk, czy wiśnia. Także wszystkich zachęcam. Chcemy oddychać, chcemy żyć, sadzimy drzewa. Głosujcie Państwo na projekt numer 11. Kutno czyta.
i chcemy książki dla filii bibliotecznych. Są trzy filie biblioteki miejskiej w Kutnie i po prostu chcemy dokoptować nowe pozycje do bibliotek. W związku z tym, że czytelnicy coraz lepszych książek potrzebują nowości, więc wiadomo, budżet jest ograniczony, więc dzięki Funduszowi Obywatelskiemu chcemy dostać więcej pieniążków przez to zakup nowych książek. I tutaj jest taki atut, że po prostu czytelnik będzie mógł wybrać sobie książkę, jaką zechce, ponieważ wybierał ten projekt i będzie mógł zrealizować to, co zechce. Bardzo dziękuję. Jeszcze proszę o koszt projektu. Koszt projektu dla trzech filii 24 tysiące, przepraszam bardzo. Jest to nasz numer 18 i kojarzy on się z 18, którą kończymy. Jest piękny numer, więc warto zapamiętać i głosować na ten projekt. Mało tego, chciałabym powiedzieć, że człowiek każdy, jeżeli chodzi o książkę, zaczyna już od najmłodszych lat. Filie nasze skupiają i młodych, i starszych czytelników, którzy nie mogą dotrzeć do biblioteki miejskiej. Dlatego serdecznie zapraszamy, bo jeżeli księgozbiór będzie bogaty, to i filie będą mogli wszyscy się zaopatrzyć w książki takie, jak potrzebują. Dlatego serdecznie zapraszam na ten projekt głosować. To jest projekt numer 20, budowanie ścianki pod graffiti, czyli street art. Celem projektu jest wybudowanie ściany, żeby nasza kutnowska młodzież, ale nie tylko, miała swoje miejsce i mogła legalnie malować graffiti i upowszechniać kulturę street artu w Kutnie. A skąd zrodził się ten pomysł? Z tego braku? Z tego braku to po pierwsze. Po drugie, jestem pracownikiem biblioteki i od jakiegoś czasu organizujemy warsztaty graffiti. A poza tym chciałabym, żeby młodzież miała swoje miejsce, tak? Żeby mogli artystycznie się realizować, na tym mi bardzo zależy. Z projektem noszę się już przeszło 8 lat i myślę, że to jest najwyższy czas, żeby móc go zrealizować. Dlatego Kutnian, proszę o głos na projekt numer 20. Projekt jest numer 21, nazywa się Róża na mikrofonie, Rap Festiwal Kutno. Chcemy zorganizować w naszym mieście występy polskich znanych artystów, także z udziałem młodych, lokalnych artystów. Chcielibyśmy też breakdance, tańce po prostu związane z hip-hopem, które po prostu bazują na hip-hopie, tak? Czyli breakdance, są jeszcze inne style, tak? Z KDK-u chcemy po prostu pozyskać dzieci, które jeżdżą po różnorodnych konkursach, żeby po prostu też pokazały, co umieją na naszej scenie kutnowskiej. Co tam jeszcze? No na pewno impreza jest niebiletowana, tak? Czyli wszyscy będą mogli z niej skorzystać. Wiem, że czasem się tak zdarza, że ludzie starsi co do hip-hopu mają awersję, że tak powiem, ale postaramy się tak to zorganizować, że i ludzie starsi też się fajnie przy tym pobawią i z tego skorzystają. Projekt pod tytułem Barnaba, sensoryczny plac zabaw przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Plac zabaw nietypowy, inny niż wszystkie, nie tak jak Państwo widują na wszystkich placach zabaw, które są w mieście. Plac zabaw z surowców ekologicznych, specjalnie dla nas, jeżeli oczywiście przejdziemy, specjalnie dla nas zaprojektowany przez artystę plastyka. Dzieci będą miały możliwość poznawania różnymi zmysłami, wzrokiem, dotykiem, słuchem, bo też będą dźwiękowe zabawki. No i tak naprawdę to jest to, co chcemy uzyskać. Zobaczymy, jak to się generalnie rozwinie, bo być może pan wpadnie na pomysł, pan, który projektuje stworzenie czegoś nowego, bo też ma takie plany. Więc zachęcamy wszystkich do głosowania na projekt 22 w sensorycznym programie. Projekt polega na tym, że do powstałej już siłowni osiedlowej koło placu zabaw na osiedlu Batorego, siłownie oczywiście na terenie otwartym, dostępnym dla każdego, chcemy dobudować drugi etap, tak zwany street worker, czyli różne poręcze, bramki, różne do ćwiczeń, że tak można powiedzieć, no street worker, jak sama nazwa mówi, trening uliczny, tak? Ale jest on przeznaczony dla każdego ten trening, tylko żeby każdy po prostu się przełamał, miał odwagę,
wagę i spróbował tego, tak? Zarówno seniorzy, jak i młodzież. No tak, żeby każdy po prostu spróbował, tak? Bardzo dużo osób właśnie przychodzi do nas tam na tą siłownię, która już istnieje teraz i był po prostu odzew też od społeczeństwa, żeby coś zrobić, tak? Tutaj właśnie z panem radnym Michałem, tak, postanowiliśmy, że no coś zrobimy właśnie w tym kontekście i udało się napisać projekt i oto jesteśmy tutaj, tak? Projekt ma numer 23, zachęcamy do głosowania i do spróbowania swoich sił w tym już miejmy nadzieję, powstałym projekcie, jeżeli będzie wybudowany. Znaczy, nowy zakątek to jest plac zabaw dla dzieci znajdujący się przy bloku 29 listopada 7 i 5. A dlaczego akurat tam lokalizacja? Jest to jedyne miejsce, w którym można było zorganizować coś takiego jak plac zabaw, tak? Jest tam niewielka ilość bloków i niewielka ilość terenów wolnych, tak? Są tam tereny zagospodarowane na parkingi i na inne takie rzeczy, że tak powiem, a tu jest akurat w tym miejscu jest dogodna lokalizacja na jakiś tam plac zabaw dla dzieci, tak? Jaki jest koszt? Około 65 tysięcy. Tytuł naszego projektu to Bank Aktywności w harcerskim stylu, numer 26. I projekt obejmuje cykl warsztatów dla młodzieży. Cykl warsztatów, który będzie składał się z zajęć rozwijających trzy nasze dziedziny życia. Rozum, ducha i ciało. Stawiamy zarówno na aktywność fizyczną, jak i rozwój umysłowy, a także kulturalny. Startujemy po raz trzeci w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim. Startuję z dwoma projektami tym razem, z racji tego, że jest podział na większe projekty i mniejsze projekty. Duży projekt, projekt numer 30 dotyczy festiwalu rockowego. Projekt numer 29, mniejszy, dotyczy koncertów klubowo-rockowych w Motopubie w Kutnie na ulicy Grunwaldzkiej. I coś więcej, jak miałyby wyglądać te koncerty? Koncerty będą niebiletowane z racji tego, że takie reguły zostały ustalone. W zamian chcemy wystawić puszki, aby osoby, które przyjdą na te koncerty, festiwal, mogły wrzucać pieniążki dla osób z Kutna, które są chore i są w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Festiwal, jeżeli udałoby się nam zdobyć i wygrać w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim w tym roku, chcielibyśmy ten festiwal zorganizować z zagranicznym headlinerem lub dwudniowy festiwal z polskimi zespołami znaczącymi. Dwa razy byliśmy tuż pod kreską, przeszło 12 projektów, byliśmy dwa razy na 13 miejscu, więc mam nadzieję, tak jak wszyscy mówią, do 3 razy sztuka. Na projekty można głosować do 9 października poprzez stronę internetową budżetobywatelski.kutno.pl lub na karcie papierowej w 10 miejscach w mieście: w Galerii Markredo, Kutnowskim Domu Kultury, Akwaparku, Liceum imienia Dąbrowskiego, Zespole Szkół nr 1, Szkole Muzycznej, Szkole Podstawowej nr 6 i 9, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miasta. Więcej informacji na stronie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz na antenie naszej telewizji.